Siemanko, dawno mnie nie było. Niestety jestem troszkę kontuzjowany. Mam kilka szwów na nodze, więc nie bardzo mam jak chodzić. Więc jestem dzisiaj ze Steven. Przyjechaliśmy dzisiaj. Jest godzina 11 na taki staw. Powiem wam szczerze, że tu są kozackie okonie, bo udało mi się z Maćkiem lata temu złowić kilka fajnych sztuk. To było jakieś 4 lata temu i wpadły okonie 44-45, więc na pewno tutaj są. Ja mam ze sobą Perfect Jig firmy Crazy Fish, kołowrotek, akurat mam nowe Shimano Soere BB 2000 SGH. Steve już widzę łowi, już nie przedłużam, będziemy łowić, no mam nadzieję, że wpadną jakieś kozackie okoniki. Was zapraszam do oglądania. Niestety troszkę wieje, ale mam nadzieję, że głos nie będzie tragiczny. Go on! Chyba szczupak, okoń. Come on, quickly, quickly! That's a decent perch! It's a nice one, mate. Zobaczcie na to. Piękne. That's a decent perch, man. Jest pierwsza rybka w podbieraku. Moja przynajmniej. Steve miał dosyć małego, takiego dwudziestaczka. Ale to już jest konkretna rybka. Wrzucamy ją na matę i wypuszczamy. Zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy? No już spokojnie, spokojnie. 38,5. Zobaczcie, jaki grubas. Piękny jest. Piękny garbusek. Przyzwoity, nie? Zaraz wypuszczamy. Jest! Opuścił! A nie! Miałem okonia i puścił mi na slanderka. Kurde! Jest. Jest! Następny. Jest druga rybka. Tym razem na Nimbla od Crazy Fish. Już wam pokazuję. Też piękna, piękna rybka. No zobaczmy. No już, spokojnie. Przepiękny okonik. No już, już troszkę mniejszy. A właściwie... No, 30... 38. Zobaczcie. Piękny garb. Przepiękny. Już go tu wypuszczamy. O! Jak to jest? Okoń, Boże, to był okoń! To był okoń na bank. Ja pierdzielę! Ten byłby największy. Normalnie.
maluszek tym razem. Gdzie ten wielki? Co go straciłem? Ło! Jest ładny. Jest. Oj. Myślałem, że będzie większy. No ale jest, następny. Wciąż na Nimbla. Zmieniłem haczyk tym razem na ostrzejszy. Na nowy. No jest taki. A po 30. Ładnie obarwiony. Zobacz, jakiego mam kotka za towarzystwo. Zmykaj. Jest. Jest. O nie, no kurde. Zaraz normalnie łeb se urwę. Nowy haczyk założony. Szybki kij. Normalnie idę chcę przerwę zrobić. Dobre? Ja. Chyba Steve ma rybkę. To będzie duży chyba. Na bank. Nice. Duży, ładny okoń. Yes. Cheers, buddy. No fajnie. Lovely. Dałem chłopakowi kilka rad. Dałem mu swoje przynęte raczko. Zobaczcie, od razu wyciągnął. Zaraz go zmierzymy, zobaczymy, a ja łowię dalej. Bo coś się dzieje, coś się dzieje. O, coś jest. Jest okonik. Bez brania tym razem, przy podbiciu. Nie jest nie wiadomo jaki duży, ale jest rybka. A od dłuższego czasu nie było nic. Jest to ładny. Jest ładny okoń. To musi być okoń. No chodź tu. No nie. Kurde. Byłem przekonany, że okoń. Aj. A, tu szczupak. No zobaczcie. Całkiem przyzwoity. Niestety nie ten gatunek. Tak pewnie ponad 60 cm. No i muszę troszkę przesunąć wędkę. No ale jest. Zobaczcie na kotka. Pewnie wychrzanił rybkę, co? Byłem przekonany, że okoń. Taki ładny pstryk. Jest. Oby. Oby okoń. Oby okoń, bo jest duży jak jest okoń. Ale może być i szczupak. Oby okoń. Chyba szczupak, bo idzie strasznie w bok. Co my tu mamy? A jak? Aj, ty śledziu. No nie, następny. Taki ładny pstryk.
Taki ładny pstryk. To chyba jest szczupły na bank. Nie okoń. I to jaki okoń? Ja pierdziele. Byłem przekonany, że to szczupak. A tu jest kurde garb taki, że ja cię kręcę. Wow. Już się poddawałem powolutku, a tu patrzcie na to. Jaka ryba. Już go rzucam na matę. Zobaczcie na nimbla, na główce Nedrick. Powiem wam szczerze, to miał być ostatni rzut. Ostatni rzut normalnie. A tu się taki piękny garbus zakręcił. Chyba będzie największy dzisiaj. Już rozkładam matę i zaraz zobaczymy. Po to tu przyjechałem. Piękna ryba. A jak? 40... 42 z groszem. 42 z groszem, ale zobaczcie na to. Powiem wam szczerze, że już zostałem jeszcze 10-15 minut światła. Jestem troszkę... Byłem troszkę z... nie wiem, podminowany z stratą tych dwóch rybek. One naprawdę były fajne, ale przynajmniej jak to się mówi, w ostatnim rzucie udało się coś złowić. W każdym razie mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Samych sukcesów. Trzymajcie się.